Siema. Dużo. Ciężkie? No nie wiem. Nie wiem, nie nosiłem. O, siema. Siema. I co, zadowolony? No. A nie wiesz nawet, co tam w tych paczkach jest? No nie. A co masz, co zrobiłeś? No złamałem. O ja, kurde, bolało? No. A ja, kurde, niedobrze. Słuchajcie, poprosiliśmy Tomka, żeby nam wpakował te paczuchy wielkie. Czekamy właśnie na niego. Tomek, jesteś? Jestem. Dawaj. A ty się zmieścisz tu? Ho, ho, ho. Merry Christmas. Zając idzie. Zając idzie, ale zająca mamy. Ale jakie miał wielkie gniazdo. Czekaj, ci poczekaj. Jak dinozaur. Ale my tu miejsca nie mamy. Nie tak, chyba trzeba położyć. Położyć, chyba palce sobie rozwalić. No rzeczywiście. Dobra, Tomek, specjalista od paczek. Ja jestem ciekawy. Cykwu? Ja biorę te druty. A po co ci druty białe? Cykwu? I tu. Słuchajcie, to jest paczka z Oleg Motocykle, czyli pełna paka lita. I to dwie paki, to pokaźne, duże. Takie paki jeszcze do nas nie wleciały nigdy. Zając się postarał. Pierwszy raz. Nie? Pierwszy raz? No. Uuuu, brwo. Paczka w paczka. To moje. Nie wiadomo, buty. Czy je. Buty mam. O, ale ciężkie. No, buty masz, to fakt. Zamykam. Siadaj sobie tu na stole, żebym mierzał. No i... Lit buty. Jak król. Czekaj. Ja pierdziu. Zobacz. Już zazdrościsz. No już, ale ty jakie szaderskie. Tomek, opanuj tutaj Kubie. Takie ładny... super buty. Wiesz no, to? Pan powiem. Chyba ideolka podkłada, co? O, ty. Co wam powiem, to wam powiem, to już co mi się podoba, tutaj jest zapięcie. Zupełnie inne niż w innych butach dziecięcych, nie? Bo w tych mołfach nieprzemyślane to jest, strasznie pękają plastiki. A tu jest lepiej, bo musi przełożyć i wtedy dociągnąć. Żeby naciągnąć. No. Czyli jest jak w normalnych butach dla dorosłego. No. Tutaj na rzepa. Musisz to wszystko podpinać. To tak specjalnie dla mnie. Proszę. Dobra, to Kuba tutaj sobie opanowuje. Mocno rozszerz, nie? Tu sobie już dasz radę. Czekaj, karton sobie odłożymy. Mało miejsca tu jest, no ale dawaj, Tomek, następna paka. Co tam jest? Moment, Kubie, tu uszykuję. Opa. Dobra, ja ci, Kuba, to odsunę trochę tu. Albo ja przejdę tu i będzie lepiej. Ale paczek. Nie no, ja po prostu byłem w szoku, jak zobaczyłem listę, co do nas idzie. Bąbelki, a to niepotrzebne. Czekajcie, tutaj buty są. Aj, nie tak trudno. To są Tomka. Czarno-białe. Jak? Eleganckie. Ty też przymierzaj. Dziadek, ty to musisz nagrać. Pierwsze zapięcie Kuby w nowych butach. No. Regulacja jest, Kuba, wiesz? Paski się wysuwa. Kubuś, czekaj. To musi ci tata tu pomóc. A to. Tomek, umiesz paski wysuwać? Widzisz? Tak, ja ci pomogę. Tutaj trzeba wysunąć. Widzisz? O, no. I teraz. Na rzepa musisz też. Budy spodnie musisz wyciągnąć. Ja ci może dam instrukcję, jak się zakłada buty lita, dobra? No. Odepnij to. Nogawkę podwiń od spodni. Ile dasz radę? Dobra. Teraz, proszę ciebie, musisz rzepa zapiąć. Tu masz z rzepa. Mocno. Dobra, ile się da? No. Git. No i teraz zapinaj. Z tą ręką złamaną. Wam powiem, bardzo wygodnie są. Tak? No, tu muszę się pomniejszyć. Rozmiar dobry? Dobry. Dobra. To już buty dla was mamy obczajone, czyli pierwszy raz buty wleciały dla Tomka i dla Kuby, a teraz moje.
Tomek, obczajesz moje? Nie chcę moich obczajać. Jestem ciekawy, jaki wzór dla mnie przyjdzie. Jaki mi przypadnie wzór z Lita. Młody panie! Ale sztosum! To takie podobne do moich tych starych. Sztosiwo! Sztos kolorki. No. Nie no, takie to jest kosmos. Niebieskie. Kosmos! To Bleko będzie musiał przymierzyć też, dobra. No to tutaj, dobra, w tym kartonie mieliśmy buty. Tu nic więcej nie ma? Zobacz, Tomek, pod tą folią bąbelkową. Ale jest naprawdę. Napiłem! I co? Stając, zobacz, czy wygodne. Nie ma nic. Fajne! Patrz, zobacz, nawet się fajnie zginają. Zobacz. No. One zawias mają? Nie. Nie, ale tu mają takie bez zawiasu, no. Ale mają fajne. Pokaż, daj pokaż ten but. Pokaż, bo nie widzę. No. Tylko jeszcze musisz sobie paski ściągnąć, wiesz? No już za bardzo nie mam jak. No to rzepy musisz bardziej ściągnąć. Na rzepach musisz bardziej, o. Widzisz? Wiesz, o co mi chodzi? O, żeby ten nie chodzi. Żebyś nie miał kaloszy? O. Spodnie jeszcze wejdą i będzie gicio. Luks. A, no już pierdę. No to teraz twoja kolej. Dobra. Nie, no ja teraz druga paczka, pany. Dobra, butelkę zdejmę, będziemy patrzeć. Dobra, to zamykamy. Tomek, teraz... Ojej, to jest ciężka paczka. Co, jesteś ciekawy, co tu może być? Co? Co to? No. Jaki palec? Palec ma. Tomek, a jaki ty zadowolony jesteś? Ja jestem tak zadowolony. A, super. Że aż mi mały palec tego. Jednego mi aż ukradło. Że Magda, chciałem ci podziękować bardzo i w ogóle firmie Oleg Motocykle, nie? Jest petarda. A mogę ja? No jestem ciekawy, co tu jest. No tu to będzie dużo tego. Ja wiele. Poczekaj, patrz rozmiar, Kuba. Esko. To jest twoje, przymierzaj. Pokazuj, co tam jest w ogóle. Boom! Czerwony lit. Czyli musisz spodnie przymierzyć i bluzę. Dobra, to my ci nie przeszkadzamy, sobie tutaj ogarniaj. A my dalej patrzymy. Dobra, to jest... Tu jest coś jeszcze, Kuba. No bluza. Gdzie? Jak? No wszystko w komplecie masz, a ja? To ty takie miałeś. No. To jest Elka, Tomek, to jest twoje. A tu kask. No to do kasków przejdziemy, spokojnie, spokojnie, nie denerwować się. Zobacz. Będziemy się tego wymieniać. Kuba, tu masz drugi komplet dla siebie. O, cieszczur. O, cieszczur. Teraz czarny. No zobacz, a nie wiadomo, czy czarny. Odpakuj, zobaczymy, bo może grana to by być. No i widzisz? O nie, nie wyszło. O cieszczur, jak na mnie. Ma drugi komplet granatowy. Czad. Patrz, jedne pobrudzisz? Ups, już chyba pobrudziłem. Ty, ładnie ci w tym. Czapki! Patrz, nowe. Czapki Lita dostaliśmy. I to trzy. Ale... Bo te to są 100 razy lepsze. Nie no, to teraz pomyślam, że to Bleku jedzie. Tomek, masz tutaj kolejny komplet. Ja już mogę jechać. A zobacz, jaki kolor masz. No teraz to jesteś już doposażony na fula, co? No, w końcu, inny niż ja. Nie będziemy podbierać sobie. Nie. Tak jak było do tej pory. Tata, bo ja chyba nie umiem. Ale zobaczcie, co ja tu mam. Co to? To dla mnie. Czekaj, SK, to jest twoje rękawice. No widzisz. Pokaż rękawice. A czemu przymierzasz na bluzę? Nie wiem. No przecież i tak na buzek będzie zakładał. No ale tu z palcem mu ciężko na razie. Aha. Tomek, pomóż Kubie rozpakować rękawice.
Czekaj, Kuba ma SP. To jest drugi komplet dla ciebie. No, nie gadaj. Przymierzaj na tą jedną rękę. Zobaczymy. Siedzą? No. A to, bo ty rozerwałeś to. Takie same. O, jak ci się pobrudzą, to podmianka szybka. A kiedy do tego przyjdziemy? Tu do tego? A, no to jeszcze chwila. No, jeszcze chwilę. Kurwa. A co to? No właśnie nie wiem. Ty, patrz to. Zobacz. To dla taty. To jest dla mnie. Jej! Chodź, pokażemy ten buzer. Witek maślanka leży. Nawet ty, ale ty. Widzisz? Zobacz. Ale zobacz. Zobacz, Jasne. Zobacz, co to jest. Zobacz, jaki materiał. Zobacz. Przewiewny, ale zobacz, technologia. Zobacz. NASA? To jest technologia NASA. Zobacz. Ja pierdzielę, ale jakie to jest leciutkie. Ale zobacz, oni wiedzą chyba, że ja na jednym kole latam i ja potrzebuję być elastyczny na motocyklu. Jesteś nie do pokonania. Jestem nie do pokonania. To ty. Dziadek, ale... mam tu coś dla ciebie. Zobaczcie to. Ale ubiorę ty, się. Ty to masz jednak dobre te komplety z nimi. No właśnie, no pokaż mój komplet. Tomek, pokaż mój komplet. Proszę was, pomóżcie mi, chłopaki. Zaraz, poczekajcie chwilę, bo ja nie... Enduro! To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. No ty to masz wszystko, ty! Enduro! No jak takie wielkie? Ty, Tomek! Ale ten jest... Tomek! O nie, to wam powiem, ten jest jeszcze Tomek. Lepszy okrzykowa niż te buty. Kolekcja 2023 leciała, bluzę rozwin. Kurde, pomóżcie mi, chłopaki. Ja pierdzielę, ale te kolorki to jest petarda. Ja się sam ubiorę zaraz. Jadek! Enduro! To ma największa pasja. Dobra, to jest jeden komplet dla mnie. To komplet jest petarda. Petarda, nie? No. Ty, ja pierdzio. Ja zaraz ubieram. Kolejny się, dla ciebie! Tomek, a zobacz ten. Czy to jest to samo, czy to jest co inne? Bluzki, t-shirty. To chyba to samo. Dwa te same komplety. Ja wiem, bo oni dali, chłopaki dali takie same, bo wiedzą, że zaraz będzie spolony o ten wydech. A, że ja? Spodnie będą że spolone. Ja zniszczenie. No. Chodź, no ty masz najlepiej. Ty, patrzcie, rękawice do kompletu mam. LK, to jest moja. Dla ciebie, tata? LK? No nie. To jest też moje, dobra, dwie pary rękawic. Teraz ja. Kask mi przygniótł. To dla taty, to jest Tomek, twoja. A ja mam tutaj tak fajnie. Czerwony dół, czarna. Tak, możesz na przemiennie ubierać. To jest LK, to chyba dla ciebie. Pokaż koszulkę. Pokaż A to dla ciebie. XL. Ale zając, kurde, byliśmy grzeczni. No, byliśmy grzeczni. Tu butów u nas było tego wszystkiego. Ta jest moja, ta jest moja. Kolekcja 23. Siema! Mamy nowe rzeczy. Co robisz? Się nie mogę tu odmawiać, kupię tyle tego jest. Ten odcinek to będzie długi. Patrz, Kuba! Patrz, dziadek! Patrzcie to. Mój buzer. Patrzcie to. To masz dobre kontakty z tym litem jednak. No, bardzo dobre kontakty. Ale to się chyba jutro tak samo jedzie w nulu. Siedzi, ale zobacz. Siedzi? Zobacz, siedzi. Git? A tu coś jeszcze jest takiego fajnego? A, tu dziury, mówię, co tam jada, tam jest ten. Tu bluzka mi wystaje, tu mówię, są dziury. Co tam wystaje? Ta-da! Ale te kolory są kolaskie, fajne. No. Takie pstrokate, fajne. Takie? Ty jesteś teraz? Inne, o. No. Nie, że jakieś gorsze czy coś, nie? Ty jesteś w moich kolorach! Ja mam takie? A ty masz na butach takie? No, teraz. Mam na butach takie. Dziadek. Czekaj, teraz. No. Ja mam takie kolory, czerwono. Niebiesko-czarny? No. A ty masz tylko jeszcze biały dodany no. I zielony.
Ale ten buzer to jest petarda, nie? Nie czuję w ogóle, żebym cokolwiek. Mogę ja kaszki otwierać, ale nie teraz. Ale nie, no jeszcze będziesz mógł, tylko. Tylko nie wiem, bo ty masz rękę złamaną. No teraz. Zdjęcia fajne będą. Teraz będziesz latał na kole. To będzie. Od razu policja będzie widziała. No. Muszę trochę popiszczeć, ale zobacz ty, jak tak usiądę, nie? To już jedzie sam? To już sam jedzie. Tu. Ale kurczę, powiem wam, jak to te kolorki są naprawdę petarda, nie? Czekaj, muszę to rozerwać. Ale najlepsze przed nami, wiecie? Zaraz będzie. Tu, w tych rękawicach, tu czuję takie poduszki miękkie. Kosmiczna technologia. Patrz, a tu nawet masz worek do tego. No tak. Rozmiar, Kuba, czytaj. M-ka. To dla ciebie. Czy dla ciebie? Dla ciebie. To dziękuję, synu. Olek motocykle wybrał dla ciebie. Weź, te barwy. Trzymaj. Pod twój kask. Kuba, teraz ten. Poczekaj! Bo tu coś tego, tu coś... Poczekaj. Instrukcja obsługi. Trzymaj! No to ty idziesz z czerwonej. Enduro! Mięciutki wam powiem. Pierwszy raz masz nowy kask, Kuba. Tomek. No, mięciutki. Pierwszy raz. Kuba teraz coś ogarnia. Nie no, poczekaj, pierw ten. Zobaczymy, czy i ten jest. Wydaje mi się, że twój. Ale zapamiętaj, kolorystykę twoją. Na twój. Jaki rozmiar? Okej. To jest Kuby. Co się będzie działo? Co się będzie działo? Tata, ty nagrywaj, dziadek nie może patrzeć, bo dziadek ma... Nie, no będę patrzył. Nie, ale ten psyk. Model 2023 wychodzi. Ty no, a tu masz nawet, patrz, tu możesz coś schować. Patrz, jak ci rękawiczki się przypalą. No. Gogle! Wiesz, że to są gogle kuloodporne? A naprawdę, bez kitu. Dobra. Ja jestem ciekawszy do malowania kasku. Jak buty? Co ty gadasz? Jak buty? Oła! Co to jest? Co to ty? Daszek. Przedłużenie daszka. Tak. Co, Kuba, jak tam, ogarniasz? M-ka. Przedłużenie. To jest bleka. Dla mnie. Ale zobacz, to wszystko pasi, nie? Fajnie, no kolorystycznie pasuje, do butów pasuje, dobrze Kuba mówił. O, otwórz Kuba w ogóle. Czekajcie. Otwierane? To są kuloodporne. Kuloodporne? Kuloodporne, no mówiłem dobrze. Tylko folię jakbyś Tomek mi ściągnął. Ta, ale tak się lepiej widzi. No, ze środka. Pokaż Kuba. Folia. Zobaczymy, jak wygląda w całości. Dasz radę? Od tego. Tomek. Powiem ci, że jest luksus bomba. Nagrywaj. Już policja ci mandatu nie da. Nie. A dlaczego? Nie da? No bo za fajnie. Albo się zapytają, chłopie, gdzieś byś to kupił? Daj no namiary na sklep. Czekaj, to ściągnę. Skąd to żeś, chłopie, dostał? Daj namiary na sklep. Enduro.
To ma największa pasja. Nie bite w myślenku. Inaczej żyć nie umie. Enduro! Ładne. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Ale jak ten, do kasku zobacz, Kuba, jak lewa, druga strona. Patrz, Kuba, jak się zgrywa ten gogle z tymi paskami malowaniami na kasku, widzisz? Patrz tam. Te szczały takie jakby pioruny. Elegancko. Powiem wam coś o buzerze. Buzer, ten, który poprzedni miałem, miał tutaj po prostu no coś tutaj takie jakieś niewydarzone, że zaraz ten bebzon był taki jakiś wielki, a tutaj jest po prostu osłona klatki, osłona pleców. Ja w ogóle tego buzera nie czuję. Nowoczesna technologia na pewno tam jest ukryta w tym buzerze. Koszt takiego buzera to jest około 1700 zł. Kask, to ja po prostu tych kasków lica na głowie nie czuję, nie? Nie duszą mnie tutaj na pulikach, jest to wszystko ciasne, siedzi. Wyściółka się dopasowuje do kształtu głowy. Gogle przede wszystkim nie parują. Parowały ci lita, te co ci dałem? Nie. No widzisz. A tobie, Tomek? Też w licie jeździsz. Nie. No. Taka petarda. Widać mnie całego? Nie. A weź dotknij ten buzer, Kuba. Jaki jest delikatny. No. Buty pasują do kasku. Widać mnie całego? No. Kurde, to już wszystko by było na dzisiaj. Dziękujemy Oleg Motocykle. Elo, nara, hejos.